Czy w przedszkolu był dzisiaj ktoś obecny w chwili tego wybuchu? Nie, w przedszkole ma monitoring zewnętrzny, więc całe szczęście, że to nastąpiło, albo i na nieszczęście. Z jednej strony na szczęście, że nie było dzieci w placówce i nie było nikogo na terenie przedszkola. A na nieszczęście no jest to weekend i dlatego wszystkie te działania no są troszeczkę utrudnione, będą przeciągać się w czasie. Ale myślę, że już na chwilę obecną wszystkie służby, które zostały uruchomione łącznie ze strażą, z policją, z urzędem miasta, z firmami, które przyszły nam z pomocą tutaj i wszyscy pracownicy, którzy mogli, stawili się w przedszkolu. Przystępujemy już w tej chwili po oględzinach działu kryminalistyki i straży i będziemy już pomału sprzątać, zabezpieczać placówkę. Całe 24 godziny będzie firma ochroniarska na miejscu, więc no tak. Mienie będzie zabezpieczone. A myślę, że od poniedziałku przystąpimy kolejno do wymiany okien i będziemy pomalutku uruchamiać przedszkole do normalnej pracy. Za wcześnie na szacowanie strat? Na chwilę obecną to, co tak gołym okiem mogliśmy jak gdyby ocenić, to jest około 200 tysięcy. Dobrze, dziękuję serdecznie. Dziękuję. Już nie przeszkadzam.